Jestem z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i my próbujemy właśnie to, co próbujemy łączyć, to pracując właśnie nad krótkimi błyskami gamma, jak je zaobserwować od środka i powierzchu, a raczej najpierw mieliśmy możliwość obserwacji powierzchu, a dopiero od niedawna jesteśmy w stanie wniknąć w mechanizm, który za nimi stoi. Za każdym razem, kiedy mamy nowe zdolności obserwacyjne, znaczy jesteśmy w stanie wybić sobie nowe okno obserwacyjne na wszechświat, dowiadujemy się czegoś nowego. Na początku mieliśmy do dyspozycji nasze oczy, potem zbudowaliśmy teleskopy, następnie byliśmy w stanie zbudować radioteleskopy, w końcu też wynieść satelitę na orbitę. I jako że nasza atmosfera nie przepuszcza sporej części widma elektromagnetycznego, mogliśmy zobaczyć wszechświat od zupełnie innej strony. Każde takie odkrycie, każdy taki nowy instrument daje nam nowe dane, nowe możliwości obserwacyjne. Teraz większość tego, co wiemy o wszechświecie, wiemy z obserwacji w falach elektromagnetycznych, czyli w świetle widzialnym, w falach radiowych, ale też rentgenowskich i promieniowaniu gamma. Mamy też detektory promieniowania kosmicznego, mamy detektory neutryn i od mniej więcej 2015 roku jesteśmy w stanie obserwować wszechświat też w falach grawitacyjnych. To, o czym, ale była taka bardzo szczególna klasa zjawisk, która pokazuje to, że właśnie takie nowe okno obserwacyjne, nowe instrumenty stawiają nam nowe pytania. Dają często takie niespodziewane odkrycie, o których mówił profesor Turzyński, ale też będziemy też trochę patrzeć po cmentarzu masywnych obiektów we wszechświecie, więc to będzie trochę nawiązywać do jednego i do drugiego wykładu poprzedniego. Jak się zaczęło od krótkich błysków gamma? No, zaczęło się od tego, że Stany Zjednoczone i wtedy Rosja Sowiecka postanowiły podpisać umowę, że nie będą przeprowadzali, żaden z tych krajów nie będzie przeprowadzać testów broni jądrowej w przestrzeni kosmicznej. No okej, w sumie całkiem dobry pomysł, no ale trzeba jakoś sprawdzić, czy na pewno tych testów nie ma. No więc Amerykanie wynieśli 12 satelitów Vela, które miały za zadanie szukać pozostałości, patrzeć się na błyski, które powstają, jeśli ktoś by zdetonował broń jądrową w przestrzeni kosmicznej, co oznacza między innymi bardzo dużo promieniowania gamma. No i te satelity, kiedy zostały wyniesione, nagle zaczęły widzieć dość sporo rozbłysków gamma. Ale to nie były rozbłyski, które były w pobliżu Ziemi, tylko one były dużo dalej. Jako że tych satelitów było kilka i było umieszczone na orbicie, to można było szacować, że takie błyski gamma, które są dziwne, bo one nie pochodzą z broni jądrowej, ale nie pasują też do niczego, co znamy, pochodzą spoza Układu Słonecznego. W zasadzie paralaksy to można było bardzo szybko ustalić. No i wiadomo było, że skoro Sowieci nie maszerują już po Times Square w Nowym Jorku, to znaczy, że to nie oni, że coś innego musi je powodować. Prawdopodobnie jakieś zjawisko astrofizyczne. Więc odkrycie było tak mniej więcej z 65 roku, ale dopiero w 73 zostało opublikowane. No więc było wiadomo, że są jakieś błyski gamma. I jeszcze co więcej, one są dość długie. One były rzędu 10 sekund, nawet do 100 sekund. Tego było długo. One wyglądały dziwnie. Każdy błysk był troszeczkę inny. Ten artykuł jest dość krótki. Wtedy się pisało jeszcze bardzo krótkie artykuły naukowe na 4 strony, nie na 20 jak obecnie. Więc to można do niego zajrzeć. On jest pisany bardzo, bardzo ładnym i prostym angielskim, bardzo zrozumiałym. No okej, zobaczyliśmy coś takiego, no i astronomowie powiedzieli, że okej, wojsko już na tym nie kładzie łapy, no to spróbujmy to zbadać. I teraz był jeszcze jeden zasadniczy problem. Te błyski niosły ze sobą bardzo dużą energię i nie wiadomo było, czy ich źródłem jest nasza galaktyka, czy może są pozagalaktyczne. A jeśli są pozagalaktyczne, to energia, która jest uwalniana w tym błysku, jest niewyobrażalna. I tak naprawdę był tylko jeden facet, który w 1985 opublikował pracę na temat w Astronomical Journal Letters, że to jest prawdopodobnie pochodzenia pozagalaktycznego. I
gość to był Bogdan Paczyński. On się zresztą będzie przewijać tutaj jeszcze parę razy. Była dopiero kiedy wyniesiono ponad atmosferę satelity Compton Gamma Ray Observatory instrumentem BATSE, to stało się jasne, że Paczyński miał rację, bo tutaj nie widać galaktyki. Ten obraz pokazuje, że GRB są kompletnie izotropowo rozłożone we wszechświecie. One idą z każdego kierunku. Gdyby było to pochodzenia galaktycznego, to bardzo szybko byśmy zauważyli, że te błyski powinny się grupować tutaj, czyli mniej więcej tak w płaszczyźnie galaktyki. A że tego nie widzimy, to znaczy, że ich pochodzenie jest izotropowe, a jeśli jest izotropowe, to znaczy są pochodzenia pozagalaktycznego. Czyli muszą być niezwykle energetyczne i muszą być, bo są z bardzo daleka i my je widzimy. I to jest coś, co było wręcz fascynujące. No i druga rzecz była taka, że można było wyróżnić dwie klasy tych błysków. Pierwszy typ błysku to są krótkie błyski gamma, które są rzędu poniżej 2 sekund i one są takiego wyżej energetycznego promieniowania, a druga klasa to są błyski, które są dłuższe niż 2 sekundy. To jest takie trochę arbitralne cięcie, ale nie do końca, bo jest różnica w energiach, które są emitowane. I to one były uważane za najbardziej energetyczne, najbardziej energetyczne wybuchy, jakie znamy we wszechświecie do pewnego momentu. Natomiast dlaczego zapostulowano, że w przypadku tych krótkich błysków gamma to muszą być jakieś takie małe obiekty, takie jak gwiazdy neutronowe. Gwiazda neutronowa to jest pozostałość po wybuchu bardzo masywnej gwiazdy, ale niezbyt masywnej, tak gdzieś do 20 mas Słońca, której zostaje tylko jądro, które ma mniej więcej poniżej 2 mas Słońca, 2,14, coś koło tego, w zależności od modelu. I teraz taka gwiazda neutronowa, ona jest mała, ona jest mniej więcej wielkości Warszawy, ale ma masę większą niż Słońce. Więc ta masa jest bardzo mocno upakowana. I skoro mamy tutaj 2 sekundy, to właśnie znalezienie się 2 gwiazd neutronowych było automatycznym kandydatem, bo jeśli coś trwa krótko, to wiadomo, że musi być to mały obiekt. Jeśli coś trwa długo, to najczęściej może być, jeśli jest to taki, nie wiem, wybuch, to obiekt może być większy. Mamy tutaj ograniczenie ze względu na to, jak szybko rozchodzi się informacja. To, co jeszcze jest ważne, to to, że krótkie błyski gamma są bliżej nas, one są z takiego bliższego wszechświata, znaczy na krótszych odległościach, natomiast te długie błyski gamma, one są znacznie bardziej odległe galaktyki, czyli one są z wcześniejszego wszechświata. Te długie błyski gamma to jest zapadanie się jakiejś bardzo masywnej gwiazdy, która się zapada do czarnej dziury. I co powoduje, że mamy ten błysk gamma w obu przypadkach? To jest, tu mamy rodzaj takiego obiektu, znaczy bardzo kompaktowego, jakiejś czarnej dziury na końcu. No, po zlaniu się 2 gwiazd neutronowych dostajemy czarną dziurę. I ta czarna dziura tworzy taką, musi mieć bardzo silne pola magnetyczne, w których są rozpędzane cząstki, w których mamy, stworzą nam się takie dwa jety, które będą, w których może się wytworzyć promieniowanie gamma i może być skierowane w naszym kierunku. Każdy błysk gamma jest inny, każdy wygląda zupełnie inaczej. Co więcej, jeszcze po takim GRB może zostać poświata. To znaczy jest w promieniowaniu widzialnym, czyli tym, które widzą teleskopy, możemy zaobserwować poświatę, która często bardzo szybko gaśnie. I właśnie w latach 90. jak chodziłem do szkoły podstawowej, no to było polowanie, to teleskopy próbowały złapać tą poświatę, no i dopiero się to udało teleskopom robotycznym. I właśnie trzeba, nie takim, który nie wiem, gdzie siedział jakiś astronom, tylko te, które były sterowane przez komputer dopiero udało się złapać taki rozbłysk. Ale jak tak naprawdę upewnić się, co napędza GRB? Bo my wiemy, że takim bardzo dobrym kandydatem jest zlanie się 2 gwiazd neutronowych. Ale jest to hipoteza. Możemy mieć bardzo dobre argumenty. Wszystkie obserwacje mogą przemawiać za nami, ale byśmy chcieli mieć taki dowód, że to na pewno, że przynajmniej
że ta nasza hipoteza, jak wygląda ten model, który opisujemy, może zadziałać. I teraz wchodzimy, tak naprawdę zaczynamy od czegoś, co było dużo wcześniej niż te satelity Bella, czyli od pracy Einsteina z 1916 roku, w której przewidział, że może istnieć coś takiego jak fala grawitacyjna. Jak mamy naszą czasoprzestrzeń, to czasoprzestrzeń jest, ona może się uginać, ona się ugina pod wpływem masy, ona może być ugięta, jeśli mamy jakiś masywny obiekt, ale to, co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że możemy napisać takiej, jesteśmy w stanie zrównać Einsteina dla pustej przestrzeni, znaleźć takie rozwiązanie, w którym mamy falę, która podróżuje przez tą czasoprzestrzeń, ona zagina delikatnie, tworzy taką niewielką zmarszczkę, która podróżuje przez czasoprzestrzeń i jeszcze zachowuje swój kształt. I to Einstein przewidział bardzo szybko po ogłoszeniu ogólnej teorii względności. Później się z tego wycofywał i w ogóle nie wiadomo było, czy to nie jest matematyczny artefakt, istnienie czegoś takiego, ale mniej więcej prawie 100 lat później udało się zaobserwować pierwsze fale grawitacyjne. One pochodziły od znalezienia dwóch czarnych dziur i to było jako taki event GW 150914. I to było ogłoszone mniej więcej dokładnie 100 lat po tej pracy Einsteina, że mamy pierwsze wykryte fale grawitacyjne. I to, te, które umiemy wykrywać, pochodzą od kolizji zwartych obiektów. Musimy mieć bardzo masywne obiekty, które są bardzo, bardzo zwarte, żebyśmy byli w stanie je w naszych detektorach wykryć. Ale możemy je wykryć z bardzo dużej odległości. Taką kolizję dwóch czarnych dziur czy dwóch gwiazd neutronowych jesteśmy w stanie wykryć z wielu milionów lat świetlnych. I teraz taki detektor fal grawitacyjnych to taka gigantekierka. Jeśli chcemy mierzyć małą zmarszczkę, musimy mieć duży detektor. To jest mniej więcej taka pierwsza rzecz, którą się zauważa patrząc na to. Te detektory mają po ramionach po 4 kilometry. I teraz trzy główne detektory to są dwa detektory LIGO, jest jeszcze detektor Virgo w Europie. No i europejski i jeszcze japoński detektor Kagra, który mamy nadzieję, że dołączy w pełni na kolejny Science Run w 2022, w sierpniu, który się zacznie. Natomiast to, co było takim clue, gdzie udało nam się wreszcie potwierdzić, że tak, hipoteza z tymi dwoma zderzającymi się gwiazdami neutronowymi, które się łączą, to jest krótkie GRB, to one mogą odpowiadają przynajmniej za część krótkich GRB, to był 2017 rok. I to już w zasadzie było pod koniec drugiego Science Runu, tam jeszcze zostało jakieś 2 tygodnie. Już niektóre teamy nawet sądziły, że nic ciekawego się nie uda wykryć, bo to, na co polowało bardzo dużo astronomów, to było zobaczenie eventu i w falach grawitacyjnych, i w promieniowaniu optycznym, ponieważ fale grawitacyjne mówią nam, co napędziło dany event, właśnie takie krótkie GRB, jak działał ten silnik, jak te obiekty się zlewały, natomiast optyka nam mówi o tym, jak proces się zakończył. Jeśli mamy obie te rzeczy, to możemy to połączyć i zrobić i z tych danych wyciągnąć bardzo dużo. Czyli z tego jednego eventu byliśmy w stanie oszacować, dać pewne oszacowanie na równanie stanu gwiazd neutronowych. Jak również mogliśmy dać oszacowanie na stałą Hubble'a. Z jednej obserwacji można było wyciągnąć pewne oszacowanie na stałą Hubble'a. Co jeszcze? Mogliśmy, dzięki temu, że byliśmy w stanie zaobserwować ten event, widzieliśmy, gdzie on jest zlokalizowany, to bardzo szybko mogliśmy go namierzyć teleskopami i mogliśmy zobaczyć, jak się zmienia spektrum tego rozbłysku, bo tutaj nie tylko było krótkie GRB zaobserwowane, ale event, który przewidział Lee razem z Paczyńskim, tak zwany kilonowa, czyli mamy nową, a kilonowa jest tak 1000 razy silniejsza od nowej. I mogliśmy na przykład zobaczyć, upewnić się też z tych obserwacji spektralnych, z tego, że mogliśmy zebrać właśnie widma, jak tworzą się najcięższe gwiazdy, które możemy spotkać. Wiadomo jest, że większość złota, jak macie coś złotego, to powstało, to złoto zostało wyprodukowane właśnie w zlaniu się dwóch gwiazd neutronowych. To z tego jednego eventu widzieliśmy, a tutaj mamy
najpierw obserwacje, jak te gwiazdy neutronowe się do siebie zbliżały i zlewały, a chwilę, 2 sekundy później mamy dane z satelity GRB, jak wyglądało zlanie. No i też to, co było fajne, to że detektory fal grawitacyjnych nam bardzo szybko dostarczyły dobrej lokalizacji. Teraz w kolejnym Science Runie właśnie będziemy mogli od strony LIGO, jeśli event będzie wystarczająco blisko, będziemy w stanie wysłać informacje do obserwatoriów, w niektórych przypadkach, jeśli będą dwie gwiazdy neutronowe na 30 sekund przed zlaniem. Słucham takiego czegoś, ale to nie są lekcje. A tak wyglądało Kilonowa, która to była też pierwsza dobra obserwacja Kilonowej, patrząc na galaktykę. Na galaktykę. Obiecywałem, że jeszcze popatrzymy sobie na taki Stellar Graveyard, czyli na takie cmentarzysko gwiazd, bo to, co możemy obserwować w detektorach LIGO, to jest zlanie się dwóch gwiazd neutronowych albo dwóch czarnych dziur, albo gwiazd neutronowej czarnej dziury. I tak naprawdę po dwóch science runach, czyli po takich w sumie 9 miesiącach obserwacji mieliśmy tylko jedno zlanie się dwóch gwiazd neutronowych i w większości zlanie się czarnych dziur. I dla czarnych dziur to zlanie się, które możemy zaobserwować w detektorach LIGO, to jest kilkaset milisekund, to jest 200-300 milisekund. Natomiast przy gwiazdach neutronowych to jest prawie 40 sekund. Mniej więcej, gdy już od któregoś momentu jesteśmy w stanie ustalić, gdzie, jaka jest mniej więcej pozycja, skąd pochodzi ten sygnał. A tutaj jest pierwszy katalog, po dwóch science runach mieliśmy w większości zdanie się czarnych dziur. To nie ma szans, żeby wyprodukować jakikolwiek rozbłysk, bo dwie gwiazdy neutronowe mogą to zrobić, natomiast z każdym kolejnym science runem w LIGO, który mamy więcej danych i mamy więcej informacji, więcej przypadków i możemy też z danych LIGO jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne informacje, jak tworzą się takie masywne czarne dziury, albo średnie czarne dziury, to jest jedna rzecz. Natomiast tutaj jest taki właśnie przykład, takie cmentarzysko gwiazd, które zaobserwowaliśmy w LIGO i tworzenie się tych coraz cięższych czarnych dziur. Natomiast tutaj są czarne dziury, które byliśmy w stanie zaobserwować w optyce, gwiazdy neutronowe zaobserwowane w optyce, natomiast te wszystkie eventy, które tutaj widzimy, są zaobserwowane w LIGO. I mamy to, co było pewnym takim zaskoczeniem, znaczy pewnym takim punktem, to jest tak zwany mazgap, bo tutaj widzimy gwiazdy neutronowe, tutaj widzimy czarne dziury. Nie wiedzieliśmy, co jest w tym rejonie. W detektorze Livingstone ktoś przykleił taki plakat z obserwowanymi obiektami, czarnymi dziurami w optyce. I tym, co widzieliśmy w LIGO w tych pierwszych dwóch science runach, there will be dragons, jako miejsce, które jest niezbadane, które jeszcze musimy zbadać. Ale to, co wychodzi właśnie z tych danych LIGO, to, że w tym rejonie mamy jakieś lekkie czarne dziury. Przynajmniej tak podejrzewałem, bo to już jest poza masą, którą wyznaczają, która jest maksymalna dla gwiazd neutronowych. To, co jeszcze możemy wyciągnąć, bo to nie jest jeszcze koniec, co bardzo chcielibyśmy zbadać, to jest polaryzacja GRB i tego, jak się zmienia polaryzacja w czasie, bo to nam mówi o tym, że jak mamy dwie gwiazdy neutronowe, one się złączyły i teraz powstał jet, taki tworzy się taki rodzaj jetu, to polaryzacja tego promieniowania gamma, które się tworzy w tych jetach, ona nam mówi o tym, jak się zmieniały pola magnetyczne podczas takiego zlania. No i jeśli byśmy byli w stanie to zmierzyć, to jesteśmy w stanie jeszcze więcej powiedzieć, co się stanie, kiedy te dwie gwiazdy neutronowe się łączą, jak to się kończy, jak te pola ewoluują, jak ewoluuje ten obiekt, jak się zamienia, jak wyglądało to po zamienieniu się w czarną dziurę, jak ona się uspokaja. I tutaj jest planowana misja na 2024 rok, Polar 2, która właśnie będzie to starała się badać. Z tej misji jest bardzo duży polski wkład. No i mamy nadzieję, że będziemy mieli kolejną porcję fajnych danych za już mniej więcej 3-4 lata. Do jeszcze głębszego zajrzenia w GRB i
zrozumienia tego, co tam się dzieje. Dziękuję bardzo za uwagę.